której wyłoniony zostanie już definitywnie ćwierćfinalista Mistrzostw Świata 2019 roku. 9-7, prowadzenie kwalifikacji. Średnia na frame'a 18 minut, bardzo dobry rezultat, choć mam wrażenie, że dojście do czerwonej na kąt wbicia ma nawet bez tej bocznej rotacji, natomiast może uznał, że trzeba w ten sposób odetchnąć z ulgą. To też nie jest oczywiście sytuacja, w której no w jakiś sposób może nie być takiej możliwości. No, brązowa tym razem zaliczona i będzie to bezpieczne. No i dużo szybszym też zawodnikiem jest, jak widzieliśmy w statystyce, średnich czasów. Pusty przelot. Przegrania partii, no to trzecie pudło to było po prostu w bardzo podobnej sytuacji, gdzieś tam. No to chyba od razu na czarno, mam wrażenie. A jeszcze jak cię to wytrzymał? No jeszcze jedno takie trudne uderzenie jest przed Gary Wilsonem. Super, nie? Oj. No i zapewne by gdzieś tam nie ugrzązł. Ciut tylko trudniejsze wbić. Foul, the miss. Druga próba już bez faulu. Prawda, sytuacjami. No i tak patrząc na to rozwiązanie, to nie była jedna z nich, a jednak... No, łatwiejszą odstawną miałby, grając z lewej strony w czerwona. Tam jednak być może obawiał się, że któraś z Bill podleci pod prawą narożną. Wilson zostawia na czerwona, na wbicie trafia selfie. Wow. No może tak? Też starać się troszkę bardziej skontrolowany jednak to rozbicie zrobić właśnie, żeby zostać. Ale próba sama w sobie jak najbardziej słuszna, Mark. Z czerwonych, tej, po prostu tej czerwonej najbardziej na lewo wysunięte. Jeszcze to było należałoby na pełny kontakt, ale tu większość pędu będzie przechodziła jednak pionowo w stronę czarnej. O właśnie, tu się niewiele miało szansę otworzyć i automat samograj czerwona, do której składał się na wbicie wcześniej, była z bardzo niewygodnego mostka. Nie gra bardzo często i to w różnych fazach poszczególnych partii. Ładnie odpowiada tym razem Mark Selby. Nawet nie na muśnięcie, a na otworzenie tej piątki. I tu jeszcze właśnie, między czerwonymi i za opresją Marka Serdego, ale no niestety nie wszystko tutaj pomyśl. Potrzebuje do wygrania tej partii, ma w bardzo ładnie otwartych pozycjach Marka. Faktycznie do tej czarnej będzie pozycjonował. Jeszcze po niebieską, grywającą. Frame'ami okraszonymi przynajmniej 50-punktowymi podejściami. Zobaczymy. No tu jeszcze trochę może dołożyć. Brawo. I mamy czyszczenie do samego końca. Rewelacyjne podejście Marka Selbiego.
polega na tym, że tutaj zbliżamy się powoli do końca tego meczu Selby. A doskonale wiemy, że właśnie w tych momentach jest bardzo groźny. 110-120% daje z siebie. I nie ma znaczenia, czy bijanie po prostu kolejnych bil. I wygranie. Brwono. I tak też czyni na razie Mark Selby. To nie jest dobre rozwiązanie, bo zagrać. Mark Selby, 46. Troszkę grubiej w tą czerwoną. Musi zagrać Gary Wilson, żeby właśnie ominąć jeszcze różową i czerwoną, która stoi tu po prawej stronie. Jak sprytnie, jak czerwonej, która najbliżej tej kieszeni się znajduje. No i stąd decyzja Garego. Brawo Gary Wilson pod taką. Czy były te zabezpieczenia, tak za chwilę może ich w ogóle nie być. Na to rozbicie pewnie by się zdecydował Gary Wilson. A tak. Minął też żółtą, to było krytyczne. Nawet właśnie z tą niewielką siłą zagrywając, to na wbicie na pewno Gary Wilson. No a jak teraz biała i czerwona się ustawiła na stole, to dolna, potem biała za żółtą i za zieloną i brązową. Świetnie wyczuwa to Mark Selby, który w takich sytuacjach nie boi zagrać się właśnie w taki sposób. Tam za niskie kolory. I tak też czyni Mark Selby. Ale wydaje mi się, że to jest takie ustawienie, przy którym siłą rzeczy gra na wbicie. Nie. Bardziej odstawna trochę, niedokładnie. No i słyszy, wpada. Brawo, czyściutko, środkiem kieszeni. O, odległość do niej. Za chwilę 9-9. Tego w jakim stylu, że tak trochę pacyfikując Garego Wilsona. Po naprowadzeniu Mark Selby po 13 partiach było 7-6. Trudna to bira, ale właśnie zastanawiałem się. Takie odległości. No kompletnie też brakuje wyczucia wtedy, w jakiej odległości biała, tip od białej. Fantastycznie wbija Gary Wilson. No i tak tą część meczu zakończyć.
ponownie wychodząc na uframe'owe prowadzenie. Na prawą stronę od czarnej. Trafia. Niewiarygodne. Oj, oj, oj. Nie wpadł od tej czerwonej, która na górę poszła. Mark Selby. Rozpoczyna i na niej kończy. To nie wiem o tym rozwiązaniu. No i gra w ten sposób, ale przestrzelił. No to teraz sobie poprawił Gary. Kończysz Gary Wilson. Ale jest w stanie na pewno. No niewiarygodne. Five. 21. Zadania Mark Selby. Po prostu trzymać pod kontrolą białą wilę Marka Selbiego. No, wydaje się. Czerwonych. A też można ewentualnie do niej z takim kątem spozycjonować, żeby właśnie tą pareczkę. A właśnie, zmiana decyzji, Mark. Nadrabia partię do Davida Gilberta, ale pudło niewiarygodne. To się. Wypadek przy pracy najzwyczajniej. Ale ten układ przechodzi na Gary'ego Wilsona. A pamiętamy przecież tutaj parę chwil temu, no to właśnie to poza układem zostawiając Marka Selbiego. Wym okiem trzymane kij. Zwracam uwagę po raz kolejny. Że nie musi używać przedłużki i spryt. To przepięknie otwarty stół. Dostał Mark Selby. Odebranie niejako frame'a, to jeszcze nie wykradzenie, ale z jakąś tam stratą. No ale nie, stało się dokładnie odwrotnie. To Gary Wilson, partię bliżej ćwierćfinału Gary Wilson niż Mark Selby. Ta spudłowana czerwona przez Marka Selbiego to pewnie gdyby miało dojść tutaj rzeczywiście do tej niespodzianki, na którą się no, od jakiegoś czasu możliwości tych frame'ów jeszcze tak dużo nie pozostaje, żeby się podnieść, żeby jakby ten błąd. Jest wreszcie na wicie, jest wreszcie odważny. No trochę drag shotem, trochę tej wstecznej rotacji po inną pozycję do czarnej bili. To byłby to pewnie taki moment najbardziej odpowiedni. Zawodników właśnie do atakowania tego maksa na pewno. Czerwona do środkowej za chwilę, a to już na pewno bez pozycji. Do bili czarnej. Teraz to punktowym podejściem David Gilbert się popisał i ponownie na dwuframe'owym prowadzeniu. Czerwona przed sobą po prostu niechcący dotknął jej kijem. W ten sposób faulując. Bardziej wyraźnie widać. Jak tam musi. Bo jeszcze tutaj coś z pozostałości. Po tym biciu musi również ten kąt odpowiedni na czarny uzyskać. Ważniejszy był odpowiedni kąt na czarnej. Oj, tylko była to okazja, żeby stworzyć sobie kolejne zabezpieczenie na prawej bancie. Otóż to jest właśnie to zagranie. Starać się przecisnąć.
I to dobry kontakt, żeby właśnie wyprowadzić gdzieś tam na białą w okolicy bili brązowej. Biała nie wpadnie, to najważniejsze dla Garego. Czy było przejście? Chcielibyśmy zobaczyć próbę Marka Selbiego na wbiciu. Czerwoną. No i właśnie, gdzieś tam za niebieską, za żółtą, tak żeby odciąć te czerwone No i nie trafia, ona musi być wbita z czarną wilą. Sana. No, zdaje się, że jednak właśnie, z dłuższą ilością boku będzie zagrał Garo. A ta decyzja, mowa, jak masz tam 50-60 w breaku, to bardziej skłonny jesteś do ryzykowania bill, przy których byś się odstawiał skłonny do zaryzykowania trudnego wbicia. Tylko dlatego, że przed momentem trafił czerwoną, poprawił. I po prostu pograć na snookera. To chyba było łatwiejsze do wykonania, w którymś momencie oczywiście, mówię, w końcowej fazie. I to też byłoby dobre rozwiązanie. Jestem przekonany, gdyby to właśnie Mark Selby był przy stole. Gary Wilson. Właśnie bezpośrednio też Mark Selby, no tak zdaje się mierzy. No to tak nie wiem, jak mierzy w końcu, bo w żółtą. Plus wolna gra. Brawo, brawo Gary Wilson, chociaż wyjdzie. Na wszelki wypadek jeszcze biorę snookerze na jest. Счет 10-10. Никто не получает преимущество более чем в два фрейма. Забить бы черный шар. Забивает черный шар Гэри Уилсон. 65% в дальних ударах. Атака в желтую лузу. Перерезал. Перерезал. Когда Марк мог... Мог играть, но не сыграл. Так, но здесь красный. В принципе, можно было рассмотреть и атаку. Понимает Марк Селби, сколько стоит на кону. Беду существенно выше. Центов. Нет. Перерезал, но бит... Да, атакует. А там может быть и черный. Хорош удар, Гэри. Неординарным. Нет, но он фаворита, конечно, расходится. Красные шары выше. Все в порядке. Так, направил биток Гэри в красные.
Гэри Уилсон – это не такой простой элемент. Четырнадцатый фрейм сокращает отставание. 21 из 25 фреймов. 30. Очень хорош. Думал, что 45. И этот Сапелби будет стараться сушить игру и симпатичная нейтральным болельщикам снуки проводит подбои, проводит удары. И 64. В каком настроении будут играть Картер и Джо? Не Джеймса Кейхилла, я думал. Кейхилл. Магуайр 9-7 лидирует в матче с Кейхиллом. А у нас Гэри Селби. Но Гэри очень сконцентрированно проводит игру. И допуская брейка, провел оба брейка после очень неточных ударов с дальней дистанции от... Опережает Селби своего оппонента на 6 секунд. Так, все-таки кросс-дабл, да. Без одной миллисекунды. У Гэри Уилсона 23,5. Левый красный не задеть бы. Может быть, кстати, да, сказал что-то про Криса Хенри, по-моему. Боюсь. Во-вторых, народная любовь к Уильямсу не угасает, не угасала. Будет входить в различные подборки, там, скажем, забавный снукер. Чемпион мира Марк Уильямс в одном полотенце. Несколько сотен болельщиков на трибунах. Сбился прицел у Селби. О, выход-то. Корт 86 сотен в финальной части. Дважды этого числа достигали в 2015 и 2016 годах. Так примерно и раскладывали эту игру. В матче в нашем Евроспорт-плеере. Решил два борта по касательной. Не так часто. Но сегодня... И только лишь один финал проиграл. Я... Снукеру именно Нил Робертсон оставил самое приятное впечатление
вообще не было слабых мест в игре. Долго. При этом желательно все-таки к желтой лузе направлять биток. Красный шар мог упасть рикошетом от набрано всего 12-го. Красные шары были расположены, наигрались в свое удовольствие. При этом несколько отыгрышей, практически большинство отыгрышей поучаствовали в историческом событии и наверняка запомнят очень надолго. Или наоборот, игра была настолько серийная. Уже молчание. Марк Селби. Но перерезает. Причем тоже многовато. Эту тактическую битву Гэри Уилсон. С одной стороны, он и не хотел того, чтобы красный шар выкатился на игру. Там Дэвид Гилберт. Перерезал. Уже дал понять, что отыграется сейчас. Ну что ж, по крайней мере, сбросил этот краешек красного. Замечательно. Это полушанс. Он даже не планировал его играть. Впрочем, с таким розовым Гэри Уилсона не испугать отыгрышами. Дин Робертсон. Да. Хорош. Этого, конечно, недостаточно. Впрочем, нет. Нет, на розовый. Так, все-таки играет в правый угол, но перерезает. Много ошибается и Уилсон. Мимо и преимущество 28-29 в игре. Но этого мало. И все-таки пошел на подбой Гэри. Но Гэри здраво рассудил, потому что нижний красный, как мы видим, не проходит в правый угол, так что перерезал, поэтому биток не идет, а биток идет, точнее, в левый красный, и поэтому, видите, уголок есть, и подбой есть, и розовый отыгрываться желательно от пары.
Так, 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 так. А ведь это бы... Но Марк ошибался. Левый красный не нужен Уилсону. Ситуацию, даже если нужно будет сколько там триснуть, фреймбол играет Уилсон. Шар в лузе. Обязательно. Тихий удар, тихий. Тихий и точечный удар. Это любопытно. Это любопытно. Теперь каждый фрейм может стать... Классический дебют. Помарочка. Вот где стоит... Пусть он мешает выискивать проводку, сыгрывается. Играет этот шар в правую среднюю. Нет, 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 нет. Смутил. Было три эпизода, когда Марк Селби, имея возможность... Отыгрыш именно его и... Выбирает Гэри. Не в розовый бы. Нет, нормально. Нормально. И прошел. Ну, какой красный шар. Здесь любая помарка. Хорош. Хороший здесь. Таком положении дел. Есть следующие коэффициенты. Вот ошибка. И, конечно же, можно найти на сайте bingoboom.ru в разделе «Спорт». В снукер роботы не играют. Как только машины серии, но в первую очередь мы хотим видеть людей. Снукер ведь это не только жилет для того, чтобы выйти. Финальная часть чемпионата мира. Кто-то в первый, кто-то в 25 полтинников. Обыграла Ляна Веньбо. Ну, здесь уже хорошо. Здесь сложнейший выход из снукера. Представил всему миру, и мне практически прямой розовый. Но настолько хочет. Фреймбол. Положены. Красный. Да. Падает красный. Сейчас Селби нужно. Уже нужно 4 снукера. Это все. Это победа Гардером, либо с Джоу Юэлуном. В этом фрейме. Вообще фантастика будет. Есть. Калку. Отыгрышами с Брисселем, отыгрышами с Селби. Мне кажется, что Гэри готов. И к Джоу Юэлуну. Шар не на сотню. Вот желтый шар. Желтый шар мог дать еще одну сотню в матче.